Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój ranking Susano. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to mój ranking wspierających. Zanim zaczniemy odcinek, zapraszam serdecznie do mojej gry Pixel Paper Clicker, która otrzymała niedawno aktualizację z nowymi rzeczami. Miłego grańska. Ten ranking Susano podzielę na dwa odrębne, żeby niepotrzebnie nie rozbijać tego na dwa odcinki. Pierwszym rankingiem będzie ten z wyglądu, a drugi ten z umiejętności poszczególnych awatarów. Być może wy widzicie tu jakieś różnice, ale dla mnie te dwa Susano wyglądają jak kopia i obydwa średnio mi się podobają. Ogólnie rzecz biorąc, samo Susano nie podoba mi się zbytnio, ale to Sasuke jest jak dla mnie kolorystycznie najgorsze. Ma to uzasadnienie, że jest takie ciemne, w końcu chodziło tutaj o demoniczność, ale w Shippudenie chyba żadna jego forma nie podobała mi się jakoś szczególnie, prócz tej szkieletowej. Natomiast pamiętam jeden raz, jak widziałem Susano Sasuke w Boruto i tutaj już mi się bardzo podobało to, jak zostało to przedstawione. Mamy całkiem odwrotną sytuację. Awatar Hagoromo jest uber jasny i ten kontrast również mi się nie podoba. Do tego z mordy przypomina mi jakiegoś Menela. Oczywiście Susano jest stylizowane pod użytkownika, no ale jednak wygląda to moim zdaniem źle. To Susano również jest niebieskie, jednak już nie tak jasne, a dodatkowo wygląda chyba najciekawiej z twarzy. Ma nawet zachowaną bliznę na oku jak Kakashi, co jest całkiem spoko opcją. Po raz kolejny mamy niebieskie Susano i chyba najciemniejsze z całej trójki i w zasadzie tylko za to on jest na podium, za fajny kolorek. Szczerze mówiąc, bardziej podoba mi się jego szkieletowa wersja aniżeli jakiś Perfect Susano. Megazordy mniej mi po prostu siadają. Jak za samym właścicielem nie przepadam, takiego Susano mi się nawet podoba. Nie było jakoś super wielkie i ma przyjemny zielony kolor, przynajmniej jakkolwiek się wyróżnia na tle reszty. Ponownie szkieletorowa wersja mi się najbardziej podoba, a do tego oczywiście kolor. Wygrywa ono u mnie w topce wyglądu z tego powodu, że czarny i czerwony to moje ulubione kolory, także wiele nie było trzeba. Pozostałe formy podobają mi się już mniej, ale to dlatego, że tak jak już mówiłem, ogólnie Megazordy nie są ani ciekawe, ani też dobrze nie wyglądają. Okej, szybko rozpykałem topkę z wyglądu, to teraz przejdźmy do tej ważniejszej, czyli z umiejętnościami. Trafia ono na ostatnie miejsce z prostego powodu. Po prostu nie wiemy, co do końca potrafi, oprócz tego, że może strzelać igłami czakry, a także, że posiada lancę, którą może także podpalić i stworzyć coś na wzór palącego się wiertła. Widzieliśmy je tylko i wyłącznie przez chwilę w grze, więc potencjał jest nieznany. Pomimo, że możemy się domyślać, iż awatar Indry jest kopią tego Sasuke, bo wyglądają praktycznie tak samo, to nie możemy stwierdzić jednoznacznie, że posiadają identyczne umiejętności. Jest to typowe Susano, które jest po prostu duże i przez to sieje pogrom wokoło, ale nie ma czegoś szczególnego, co by go wyróżniało, dawało jakąś przewagę w porównaniu do innych Susano, a siła awatara jest dzierżona po prostu od użytkownika. Szczerze nie zdziwię się, jeśli po tej pozycji wyłączycie ten filmik, bo uznacie, że jak to Bóg, jakim był Hagoromo, jest tak nisko. Tylko nie oceniamy tutaj jego, a jego awatar, który różnił się od innych jedynie rozmiarami. Widzieliśmy Susano Hagoromo przez bardzo krótki moment i jedyne co można o nim powiedzieć to właśnie to, że dorównuje wielkością 10 ogoniastemu. Nie ma żadnych unikalnych umiejętności, przynajmniej nic o nich nie wiemy. Jedyne informacje jakie posiadamy to to, że był w stanie osłonić się przed atakiem Jubiego. Tutaj możemy powiedzieć znacznie więcej, jako że widzieliśmy jego awatar dość często. Pomimo jednak, że masakrował on nim leszczy Sojuszu czy piątkę Kage, to jego Susano się nie wyróżnia jakoś bardzo pod względem umiejętności, a tu bardziej działa siła samego użytkownika. Oczywiście mógł, tak jak było mówione, przecinać góry i wyzwalać fale uderzeniowe jednym ciosem za pomocą chociażby katany, a także jest zdolny użyć Yasaka Magatama, które wygląda po prostu jak shuriken z czakry, no ale to w sumie tyle. Nic jakoś bardzo specjalnego.
I nie zrozumcie mnie źle, to nadal jest ogromna siła zniszczenia i prawdopodobnie awatar Shisuego też byłby w stanie zrujnować pobliskie tereny, jednak patrząc na same zdolności Susanoo, nie wyróżnia się on jakoś bardzo. I dodam tutaj również, że klonowanie nie jest specjalną cechą jego Susanoo, a po prostu ogromnymi pokładami czakry Madary. Jako że awatar tego Uchihy pokazał zdolność używania chociażby czegokolwiek na dystans, to umieściłem go na tym miejscu, bo ten Hagoromo pokazał typową podstawkę. Fani Itachiego najpewniej się oburzą, bo przecież lustro Yata i miecz Totsuka, czego chcieć więcej, ujejcie, przecież to top 1 Susanoo i w ogóle dzięki niemu Itachi wygrywa wszystko. No, otóż nie. Zapomina się oczywiście o tym, że aby kogoś zapieczętować, trzeba go najpierw trafić. Żeby odbić atak, trzeba się odpowiednio ustawić. Nie działa to w każdą stronę i na każdy dystans. Nie zrozumcie mnie źle, uważam, że to robi naprawdę sporą różnicę pomiędzy samymi możliwościami tego Susanoo w porównaniu do takiego awatara Madary, który zdaje się nie mieć niczego ekstra. Jest to coś, co z pewnością każdy chciałby posiadać, ale to też nie jest tak, że to daje mu wygraną 100%. No, nie ze wszystkimi. Wystarczy jedna rzecz, aby Susanoo Kakashiego tu trafiło. Mowa oczywiście o Kamui Shurikenie. Jest to bardzo potężna broń, która działa na w zasadzie każdy dystans. Dodatkowo wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli się mylę, ale lustro Yata nie miałoby jak odbić Kamui, a zdaje się, że nawet mogłoby ono wciągnąć użytkownika do innego wymiaru. To ninjutsu czasoprzestrzenne jest super OP, dlatego wahałem się pomiędzy drugim a trzecim miejscem, jednak wybrałem to, gdyż zdaje się być przepotężne. No a do tego ten awatar potrafi latać. Sasuke to jeden z głównych bohaterów, a więc widzieliśmy chyba wszystkie możliwe formy Susanoo z jego udziałem. No i w ten oto sposób był on najczęściej boostowany. Umie latać, używać Chidori, a także łuku, wzmacniać awatar ogonistymi bestiami, co powoduje, że jest dużo potężniejsze, a także dzięki niemu może użyć strzały Indry. Mało tego, może używać łuku jako tarczy naprzemiennie. Same strzały też może wzmacniać Amaterasu czy Chidori. Bez wątpienia jest to najbardziej niszczycielska forma Susanoo, oczywiście jeśli bierzemy pod uwagę tą wersję indrową, czyli dopakowaną ogoniastymi. Podsumowując ten odcinek, oczywiście jedni są fanami Susanoo, inni wręcz przeciwnie. Mi się podobają tylko wersje szkieletowe, a wszystko wyżej to już przesada, ale to i tak nie zmienia faktu, że jest to super potężne. A jak waszym zdaniem się powinna prezentować topka awatarów? Co byście zmienili? Dajcie znać w komentarzu i zagrajcie sobie w moją grę, bo inaczej przyjdzie po was tamtą wersję Susanoo.